Jakie przychody wygenerował GOG.com w 2009 roku? Jakie prognozujecie przychody na 2010 rok? Tutaj uśmiech na mojej twarzy, ponieważ nie dzielimy się takimi informacjami. Powiem w skrócie dlaczego. W tej chwili nigdzie nie ma oficjalnych danych z cyfrowej dystrybucji. Nikt takich danych nie ułatwia i nie ujawnia i w związku z tym my nie mamy zamiaru ułatwiać życia naszych konkurencji. Natomiast to, co mogę powiedzieć, w przeciągu niecałych 2 lat zostało ściągnięte ponad 2 miliony gier. Można sobie dorobić do tego własną matematykę, to oczywiście nie będą w żadnym wypadku dokładne dane, natomiast pokazuje to skalę. Co ważne, my sprzedajemy starsze gry, sprzedajemy gry tak naprawdę w 2 cenach, 5,99 i 9,99. Dzisiaj akurat dodaliśmy pre-order Wiedźmina, ale to jest oddzielna historia, natomiast cała oferta GOG-a to są starsze gry, więc my de facto nie konkurujemy bezpośrednio z dużymi platformami, a jeśli chodzi o ruch, bo myślę, że to jest dobry wyznacznik, proszę wejść na alexa.com, oczywiście porównywanie nas ze Steamem niespecjalnie ma sens. Steam ma 80% rynku detalicznego, 70-80% rynku cyfrowej dystrybucji. To są w znaczącej większości nowe gry. Natomiast proszę porównać nasz ruch do Direct to Drive, czyli platformy dystrybucji jednego z największych serwisów o grach na świecie i w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, czyli IGN. Proszę nas porównać z Gamers Gate, proszę nas porównać z Impulse Driven. To są wiodące platformy. Teraz po odpaleniu wersji GOG 1.0, czyli tak zwanym wyjściu z bety, mamy większy ruch, większy trafik, mamy wyższy rating, jeśli chodzi o trafik niszowy. Myślę, że to jest naprawdę fenomenalne osiągnięcie. I co na GOG-u robi Wiedźmin? Skąd taki pomysł? Nowa gra, stary serwis ze starymi grami? Tak, powiem tak. GOG to nasze wejście w cyfrową dystrybucję, tak jak powiedziałem, od kuchni, a jednocześnie spełnienie pewnych podstawowych kryteriów, czyli mówię tutaj brak zabezpieczenia, jednakowa cena dla graczy na wszystkim świecie, na całym świecie i tak naprawdę żadnych obostrzeń terytorialnych. To, co jest naszym zdaniem bardzo dużym problemem na wielu platformach cyfrowej dystrybucji, którąkolwiek z tych, które wymieniłem, żeby nie mówić już konkretnie z imienia i nazwiska, wystarczy wejść, zamawiamy grę X lub Y i okazuje się, że tak, niestety mieszkając w Polsce nie możemy jej ściągnąć, bo coś tam, tak? Bo nie mają do niej praw. Ewentualnie w Stanach cena jest $50, a na Europę, Unię Europejską jest €50. Tak? Uważamy, że nie tędy droga i pomimo, że GOG to platforma dla starych gier, w przypadku Wiedźmina była to pewna szansa, której nie mogliśmy zmarnować. Tak? Wiemy, że Good Old Games, no może nie do końca to pasuje, jeśli chodzi o sam przekaz, ale mamy naprawdę szczerą, rewelacyjną ofertę dla graczy. GOG to jednak spółka siostra CDPR-ed z grupy i stwierdziliśmy, że jest to w tej chwili najlepszy model. Nie przypuszczam, żeby od razu zgłosiło się do nas bardzo wielu wydawców, którzy by chcieli współpracować. Wręcz przeciwnie, będzie to bardzo trudne, ale może. Więc gdyby odpowiedzią tutaj będzie, nie planujemy dodawać nowych gier na GOG-u, natomiast jeśli znajdą się chętni, którzy będą skłonni spełnić te kryteria, które my stawiamy grom, które pojawiają się na GOG-u, to bardzo chętnie z nimi porozmawiam. Uważamy, że najwyższą wartością jest traktowanie graczy fair. A jak gdyby z takiej bardzo praktycznej strony, zabezpieczenia po prostu nie działają. Tak? Albo jest multiplayer, czyli firma oferuje graczowi bardzo dużo korzyści, takiej typowej growej wartości, żeby kupić tą legalną kopię, albo gra jest naprawdę rewelacyjna i gracz ją chce mieć. Wszystko, co jest pomiędzy, co się da spiracić, nie jest tak zwanym must have'em, to niestety zostanie spiracone bez względu na to, czy tam będzie świetne zabezpieczenie, czy nie będzie. Porozmawiajmy troszkę o rynku gier w Polsce, tak może przez pryzmat tego, czemu Good Old Games nie działa w polskiej wersji językowej? Czy uważacie, że Polska to jest za mały rynek? To jest bardzo dobre pytanie. Proszę spojrzeć na naszą historię. Ja z Michałem Kicińskim założyliśmy CD Projekt zaraz po ukończeniu liceum i wtedy tego rynku w ogóle nie było. Tak? Nie było żadnego sklepu, to było zaraz po wejściu ustawy o ochronie praw autorskich, czyli nie było w ogóle kultury w Polsce kupowania jakiegokolwiek software'u. Jeszcze do tej pory pamiętam te czasy z giełdy na Grzybowskiej, gdzie no, tak naprawdę liczył się zawsze sprzęt, a programy tam się załatwi. Tak?
My żeśmy ten rynek w Polsce zbudowali, rynek gier. Przekonaliśmy miliony osób, że warto zainwestować w legalne gry. Natomiast z perspektywy GOG-a, czyli jak gdyby naszego następnego kroku, mieliśmy wybór. Albo mogliśmy iść w Polskę, albo mogliśmy iść na świat. Nie mówię, że nigdy nie będzie GOG-a w Polsce. Natomiast trzeba wybrać, tak? My żeśmy stwierdzili, ok, chcemy zaistnieć na rynku globalnym i jeśli będziemy to wszystko robić przez pryzmat Polski, czyli jak będzie polska oferta, a potem będziemy jakąś kopiować, niestety mieliśmy bardzo dużo obawy, że to nie zadziała, ponieważ te rynki są bardzo różne. W szczególności, że proszę spojrzeć, może nie powinienem tego mówić, ale oferta GOG-a dla graczy w Polsce nie jest jakaś fenomenalna, tak? Przykładowo mamy Fallouta za 59 dolarów, tak? Z grubsza 3 zł 18 zł. Za 15-18 zł w polskim sklepie, zresztą dystrybuowanym przez jedną ze spółek z naszej grupy, firmę CD Projekt, mamy edycję wszystkich Falloutów razem w wersji polskiej w pudełku z instrukcją. To nie jest do końca oferta dla rynku, gdzie nadal detaliczna sprzedaż gier pecetowych jest bardzo rozwinięta. U nas można te wszystkie gry kupić, one się nadal bardzo dobrze sprzedają. W przeciwieństwie do rynków zachodnich, gdzie tych gier nie można kupić, przepraszam, a ludzie bardzo często chcieliby je kupić. Więc to może taka niebezpośrednia odpowiedź na pytanie, ale w tej chwili koncentrujemy się na rozwoju globalnym i tak, przez cały czas patrzymy na Polskę. Myślę, że z czasem nadejdzie ten moment, prędzej lub później, kiedy będziemy mieli fajną ofertę dla graczy w Polsce i wtedy się nad tym poważnie zastanowimy. Natomiast na świecie jest naprawdę jeszcze dużo do zrobienia, a jeśli chodzi o rynek polski, fajną naprawdę ofertę przedstawia CD Projekt Wydawniczy. Dzięki Wiedźminowi macie duże doświadczenie w dużych marketingowych kampaniach reklamowych, międzynarodowych kampaniach. Czy GOG.com również będzie korzystał z tego doświadczenia? Powiem tak, my nie mamy... De facto nie robiliśmy kampanii marketingowej, czyli takiego bezpośredniego wydawania pieniążków na reklamę. Tak? My się specjalizujemy w PR, my się specjalizujemy w pracą ze społecznością internetową, z naszymi fanami, z graczami, ludźmi takimi jak powiedzmy, szczerą komunikacją z nimi. Więc tak, GOG jest na tym budowany. Jeśli chodzi o GOG-a, nie wydaliśmy prawie nic nigdy na marketing. To naszym zdaniem to nie tędy droga. PR-em buduje się pozycję znacznie dłużej, natomiast to jest coś, co pozostaje na lata. To nie są szybkie strzały, gdzie pokazuje się, nie wiem, nowy film, bang, bang, dwa miesiące, wszyscy o filmie zapomnieli. Wiedźmina, żeby zbudować go do pozycji liczącego się na całym świecie RPG-a, jeździliśmy na targi przez 4 lata, byliśmy na każdej większej imprezie targowej, rozmawialiśmy z każdym dziennikarzem, niektórych żeśmy tak naprawdę za habety ściągali do naszego stoiska, dawali im gadżety, rozmawiali i oczywiście mieliśmy wspaniałą grę, bo bez fajnego materiału nikt by do nas powtórnie nie przyszedł. Natomiast to są takie bardzo, bardzo codzienne działania komunikacyjne, PR-owe i na tym budujemy wizerunek zarówno naszych gier, jak i naszej platformy cyfrowej. Dzisiaj ogłosiliście start preorderu dla Wiedźmina Dwójki. Jakie korzyści widzicie w preorderze dla skali globalnej, czyli zamawianiu gry przed jej premierą? To tak, po pierwsze mamy naprawdę fantastyczną ofertę dla graczy na całym świecie, czyli to, co było mówione dziś na konferencji. Gra jest bez zabezpieczeń, można ją nieskończoną ilość razy ściągnąć. Dajemy darmową, starszą grę, żeby też, powiem tak slangowo, wkręcić użytkowników w cały model GOG-a. Jest dużo dodatkowych, ekskluzywnych materiałów. Preorder tak naprawdę to bardzo popularna forma, żeby zachęcić ludzi do kupienia gry, czyli budowania atmosfery, przygotowania do premiery. Ja do tej pory pamiętam, jak były PR-owane kolejne części Gwiezdnych Wojen i te słynne sceny, o których mówiono, czyli tu przed kinem w Los Angeles z namiotami się wbili i śpią już trzeci dzień. Ja tam byłem 4 dni chyba po premierze i bez problemu dostałem bilet i poszedłem do kina, tak? No ale PR był zrobiony fenomenalnie, więc zastanawiałem, tak? Jak to wygląda? No kurczę, skoro nie można kupić biletów, to czy ja dostanę ten bilet? Czyli przez cały czas o tym myślałem. Trzeba zbudować pewną atmosferę, żeby potem grać miał więcej radości z tego. To polega bardzo na budowaniu momentów. Oczywiście potem dostarczamy
fantastyczną grę, natomiast myślę, że w tym oczekiwaniu na grę, w zabawie tą częścią gadżetów, w przypadku cyfrowej dystrybucji, muzyką, wallpaperami, rozmawianie o tej grze, czytanie o tym, to jest bardzo ważny element. Tak samo jak w przypadku filmów, tak? Na te najlepsze filmy bardzo, bardzo, bardzo czekamy. W ilu wersjach językowych wypuścicie Wiedźmina 2? Wiedźmin 2 wyjdzie w sumie w 11 wersjach językowych. Tak z pamięci. Wersja angielska, wersja francuska, wersja niemiecka, wersja polska i wersja rosyjska. Te 5 wersji to jest zarówno pełen voiceover, czyli dubbing, dźwiękowienie, jak i tekst. A następnie mamy wersję włoską, wersję hiszpańską, wersję węgierską, wersję czeską, wersję japońską i wersję chińską. Uproszczoną. To są wersje tekstowe, które będą z angielskim dźwiękiem, ale tak naprawdę pokrywamy cały świat i wszędzie tam, gdzie RPG się sprzedają, mają szansę się sprzedać, jesteśmy z lokalną wersją językową, zrozumiałą dla fanów. A dialogi w grze roleplaying typu Wiedźmi są bardzo istotne. Ja nawet widzę to na swoim przykładzie, mówię dość dobrze po angielsku, natomiast gubię gdzieś jakieś 2, 3, 5%, jeśli gram w grę po angielsku. Po polsku gra mi się w nią znacznie lepiej. Znowu slangowe słowo miodnie, to jest znacznie przyjemniejsze. To w RPG-u jest bardzo ważne. I dla każdej z tych wersji językowych planowany jest pre-order? Tak, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, to w każdym większym kraju, to zależy już od naszych partnerów wydawniczych, ponieważ spółka z naszej grupy odpowiada tylko za Polskę. A tutaj mamy pre-order na gram.pl. Zresztą jest bardzo fajna oferta. W każdym większym terytorium współpracujemy z partnerami wydawniczymi i dzisiaj też ogłosiliśmy parę głównych miejsc, gdzie można gry zamówić. I potem partnerzy będą robili lokalne preordery z tymi sieciami detalicznymi, z którymi to ma sens, ale zasadniczo grę można zamówić i będzie można zamówić w każdym lepszym sklepie z grami na świecie. Ile egzemplarzy Wiedźmina 2 zamierzycie sprzedać? Zamierzamy go sprzedać w pierwszym roku więcej niż jedynki. W pierwszym roku jedynki sprzedaliśmy 1 000 000, dwójki zamierzamy sprzedać 1 300 000. Ja mam nadzieję, że to będzie więcej, no ale oczywiście czas pokaże. Ile osób pracowało w Redzie nad stworzeniem Wiedźmina 2? Ten taki podstawowy team to było 70-80 osób, to się oczywiście też zmieniało od momentu produkcji, no i w tej chwili na końcówce, żeby to wszystko doszlifować, żeby usunąć wszystkie błędy, bo na tym polega produkcja gier, czyli robimy grę, no a potem ją przez bardzo długi czas testujemy, przez wiele miesięcy, jeszcze w tej chwili doszło ponad 20 osób zespołu testowego, czyli w tej chwili to jest setka osób. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.